Moi drodzy, pozwólcie, że tych, którzy jeszcze doszli do nas w tej chwili, przywitam ich bardzo serdecznie. To dla nas to wielka, wielka radość, że jesteśmy razem. Że jest nas mniej, to jeszcze raz dla tych nowych, nowo przybyłych osób powiem, że dzisiaj właśnie w tej chwili odbywa się olbrzymie zgromadzenie na Uniwersytecie Monash i to zgromadzenie jest związane z wizytą pastora Doga Batchelora, dyrektora i głównego speakera programów telewizyjnych Amazing Facts. Więc w związku z tym wiele osób powędrowało tam. Wierzę, że w tej chwili tam zgromadzenie pewnie liczy sobie prawie 1000 osób. W związku z tym przeżywają na pewno wspaniale, ale my także będziemy przeżywali. Tym bardziej, że zdecydowałem dzisiaj, aby mówić z wami o czymś, co dotyczy naszego praktycznego chrześcijaństwa. Wiecie, jak to jest, moi drodzy, z tym praktycznym chrześcijaństwem w naszym życiu. Muszę to zrobić w taki sposób w tej chwili, żeby usunąć, bo łatwiej mi się będzie swobodniej poruszać. Wiecie, praktyczne chrześcijaństwo stało się tematem ostatnich chyba 3 miesięcy naszych spotkań. I w związku z tym nieustannie wracamy do tego, no bo tego potrzeba. Bo na dobrą sprawę ta praktyka naszego chrześcijaństwa nie zawsze jest tak dobra i tak skuteczna, poza tym, co chcemy, bo chcemy wszyscy bardzo szczerze, aby było jak najlepiej. Dzisiaj mam wyjątkową sytuację, dlatego że powiem szczerze, że w trakcie mojego pobytu, a jestem już w tej chwili znacznie więcej niż 7 lat z wami, pierwszy raz mówię bez tłumacza. Ale zdaje się, że nie mamy ani jednej osoby, która potrzebuje tłumaczenia. Są niektóre osoby i już jest siostra Małgosia. Dziękuję bardzo, siostro Małgosiu, za to, że będziesz tam przy takiej garstce osób, to wystarczy, jeśli siedzą wszystkie razem. Dlaczego chcę mówić o niecierpliwości i o cierpliwości? Dodałem to słowo cierpliwość później, no bo muszę być pozytywny, przecież nie mogę być tak negatywny od razu. Ale sądzę, że mówić chcę o tym, bo żyjemy w świecie, kiedy wszyscy jesteśmy niecierpliwi. Prawda, że to tak jest? Jesteśmy gotowi, moi drodzy, w nieustannym pośpiechu z palcami przebierać, stukać po stole, chodzić, jeżeli coś się nie dzieje natychmiast, bez przerwy gdzieś pędzimy, bez przerwy gdzieś biegniemy. Słuchałem w tym tygodniu wiadomości, które nadawała Telewizja Polska i tam była mowa z ograniczeniami prędkości, bo mnóstwo kierowców w Polsce przestępuje przepisy. I robiono wywiad z kierowcami, no bo nam się tak bardzo śpieszy, niektórzy mówili, ależ tak bardzo, nieustannie. My też jesteśmy tacy. Nam się wciąż gdzieś śpieszy, wciąż nie nadążamy, stale robimy i zresztą cały świat zwariował na tym punkcie. Popatrzcie na nasze media. Popatrzcie, że już wam kiedyś o tym mówiłem, jak wyglądają nawet wiadomości. Kiedyś wiadomości, jak się rozpoczynały w telewizji czy w radiu, to po prostu one trwały, spokojnie przekazywano rzeczy. Dzisiaj na początku jest skrót wiadomości, na końcu jest powtórzenie skrótu wiadomości, a w środku te, które już mają być pełne wiadomości, to są też w takim pośpiechu, że ledwie można to złapać, zrozumieć. To jest coś niesamowitego, co się dzieje. W takim świecie zaczęliśmy żyć. Transport dzisiejszy. Przecież już, jeżeli nam się pociąg opóźnia, to jesteśmy przerażeni. Wczoraj jechałem właśnie na ten wykład do Clayton i wybrałem drogę krótszą troszkę, bo myślę sobie, może być gdzie indziej korek. W związku z tym wjechałem w taki korek, że już nie wiem co. A wiecie, jest takie powiedzenie, że na końcu każdego korka stoi policjant. Więc właśnie policjanci regulowali ruchem i w związku z tym wszystko stało i stało i stało. Coś takiego się stale dzieje z nami. Bez przerwy mamy problem, mimo tego, że staramy się podróżować bardzo szybko. Kiedyś to podróżnicy wyruszali jako podróżnicy, nie jako ktoś, kto musi coś załatwić gdzieś, tylko jako podróżnicy wyruszali w świat i nie było ich przez 2 lata, 3 lata, bo płynęli i płynęli, aż dopłynęli. Dzisiaj wsiadamy w samolot i jesteśmy natychmiast. Komunikacja międzyludzka, to wszystko wskazuje na to, że rośnie tylko nasza niecierpliwość. Jesteśmy w stałym pośpiechu. No i teraz powstaje problem, jak to jest? Czy Słowo Boże w jakimkolwiek stopniu jest w stanie nam pomóc z tym? Czy my zawsze będziemy się tak śpieszyć ze wszystkim? Ja wiem, że teraz pomyślicie, ale przecież my mamy o duchowych sprawach mówić. O, ja wam powiem, że nasze duchowe sprawy tutaj, także w Kościele, świadczą o naszej wielkiej niecierpliwości.
Świadczą o tym, że często kompletnie nie wiemy, jak się za co zabrać i jesteśmy podenerwowani i w swojej niecierpliwości komentujemy pewne rzeczy zbyt szybko, zbyt ostro i dzieją się takie rzeczy. Zatem zacznijmy, moi drodzy, od przykładów biblijnych. Mamy niecierpliwego Mojżesza. Kojarzycie Mojżesza jako człowieka niecierpliwego? Niektórzy na pewno skojarzą od razu. Faktycznie powiecie, nie, to jest człowiek najpokorniejszy, a zatem to jest bardzo cierpliwy człowiek. Nawet i Mojżeszowa cierpliwość miała swoje granice. I okazuje się, że w pewnym momencie nie wytrzymał. Pamiętacie, co to było? To było drugi raz, kiedy zabrakło wody w Izraelu. I oczywiście wiecie, tylko Mojżesz był temu winien. Więc przyszli do niego i znowu z pretensjami, i znowu. Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, co ma zrobić. Pójdziesz, przemówisz do skały i woda przypłynie, wypłynie. Ale Mojżesz nie wytrzymał. W Księdze Liczb, czyli czwartej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale i tam 10 wersecie czytamy, potem wraz z Aaronem zebrali zgromadzenie przed skałą, a Mojżesz przemówił do nich, słuchajcie, buntownicy, czy możemy sprawić, by z tej skały wypłynęła woda? Bardzo mnie zainteresowało to, jak to tam jest wyrażone, czy możemy sprawić. To tak jakby powiedział Mojżesz, co myślicie, że nie damy rady? I uderzył w skałę i znacie dalej historię. Problem, wielki problem. Aż się nam wydaje, że przy tak kochanym Mojżeszu, tak pokornym, tak cierpliwym, aż nie wypadało go aż tak ukarać. A Pan powiedział, nie Mojżeszu, złamałeś pewną symbolikę niezwykle ważną. Złamałeś pewną prawdę, która jest tak istotna. Nie wejdziesz do ziemi obiecanej, do której prowadziłeś cały naród. To musiało strasznie boleć. Ale Mojżesz stanął na wysokości zadania później. To jest to, moi drodzy, czego musimy być zawsze świadomi. Niecierpliwość tworzy problemy. Nawet powiedziałbym, że bałagan czasami. A trzeba cierpliwości, abyśmy stali się zupełnie innymi ludźmi. Dam wam inny biblijny przykład niecierpliwego człowieka. Znacie go dobrze. Przybył z Asyrii. Był dowódcą, powiedzmy generałem, Naaman. Znamy historię. Cierpiał bardzo. I pewna mała dziewczynka, która pochodziła z Izraela, wydała niesamowite świadectwo. Zwracając uwagę, udaj się do proroka. Tam jest prorok. I Naaman myślał bardzo po ludzku. Myślał bardzo proste. No to jak jest prorok, no to udam się do proroka po to, żeby prorok mi dopomógł. Ja nie mu w głowie nie było, że to Pan Bóg pomaga. To prorok miał pomagać. Więc przybył gotowy na wszystko, co prorok mu każe, podda się wszelkim zabiegom, podda się wszelkim jakimś egzorcyzmom, które będą wypowiadane po to, żeby był zdrowy. A tu nawet prorok do niego nie wyszedł. Jak można coś takiego znieść? Już sobie próbowałem w tym tygodniu wyobrazić Naamana, który przebiera nogami, który sobie myśli, no co jest, wyjdzie czy nie wyjdzie? Przez sługę będzie ze mną rozmawiał? Nawet nie rozmawiał. Usłyszał tylko polecenie, idź tam, tam jest rzeka Jordan, zanurz się 7 razy. Co za głupi pomysł. Wiecie, co powiedział Naaman z niecierpliwości? Naaman rozgniewał się i odszedł, mówiąc, myślałem sobie, że na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swego Boga, poruszy ręką nad chorym miejscem i usunie trąd. To jest to, co wam powiedziałem. Ludzka koncepcja, jak to należy zrobić, ale tam, Naaman, nie wiem dlaczego Adama z niego robię, Naaman doskonale wiedział, jak się takie zabiegi przeprowadza. Czy Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Odwrócił się i odszedł zagniewany. I trzeba było, moi drodzy, to dla tych anglojęzycznych teraz ten tekst, trzeba było, moi drodzy, znowu sług, którzy wyjaśnią i zachęcą królu, a co za problem, żebyś to tu zrobił? Nie królu, tylko generale, czy jak go tam nazwali, Naamanie. Zrób ten krok. Posłuchaj. A potem znacie wynik. Niecierpliwość? Czasami wywołuje niesamowity bałagan. Pomyślcie na moment o Jonaszu.
Jonasz też jest takim człowiekiem, którego cechuje niecierpliwość. Zostawmy już tę rybę wielką, która go połknęła. Zostawmy cały problem, z którym się spotkał. Zwróćcie uwagę tylko na jedną rzecz. Jonasz, kiedy już wreszcie udał się do tej Niniwy, kiedy już siedział, kiedy wygłosił odpowiednie kazanie, to teraz usiadł po to, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg będzie działał. Wreszcie będę mógł zobaczyć, jaka kara spotyka tych nieposłusznych. Zapomniał już o tym, że to on był nieposłuszny. Jonasz jest bardzo niecierpliwy. Pan Bóg sprawia, że wyrasta duża roślina po to, żeby chronić Jonasza przed skwarem słonecznym, ale potem roślina usycha i Jonasz już nie może z tym Panem Bogiem wytrzymać dłużej. Jak można tak się bawić? Ja tu jestem po coś, ja po coś przemawiałem do nich. On nie liczył na nawrócenie, na pokutę, na odwrócenie się od złej drogi. On liczył na to, żeby stało się dokładnie to, co mówił. I w 4 rozdziale Księgi Jonasza mamy krótką rozmowę pomiędzy nim a Panem Bogiem. Ktoś by powiedział, gdyby tak Pan Bóg z nami chciał dzisiaj rozmawiać. Chcielibyście słuchać? Bylibyśmy gotowi rozmawiać z Panem Bogiem? Na pewno? Czy tylko mamy Panu Bogu coś do powiedzenia? Bo w końcu wiemy, jak to należy robić. Bóg zapytał więc Jonasza, czy słusznie się tak złościsz z powodu tego krzewu rycynusu? On odpowiedział, słusznie jestem tak śmiertelnie zagniewany. Wow. Popatrzcie, moi drodzy. To jest coś niesamowitego. Pan pyta, czy to słusznie, że tak? I on dalej tkwi w swoim. Niecierpliwość zawsze powoduje bałagan i kłopoty. Tak mi trochę szkoda, że Księga Jonasza ma tylko 4 rozdziały, bo mnie niezmiernie interesuje to, co z Jonaszem było później. Nic o nim więcej nie wiemy. A mnie to ciekawi. I będzie to jedno z pytań, które na pewno z wielką radością postawię mojemu Panu, kiedy będziemy z Nim w wieczności. Panie, czy Jonasz zrozumiał, czy nie? Jakim był człowiekiem dalej? Ale myślicie, że to tylko w Starym Testamencie tak było? Apostołowie też byli bardzo niecierpliwi. Pewnego razu Pan Bóg zdecydował, Pan Jezus zdecydował, że udaje się troszkę w inne miejsce. Wiecie, co pomyśleli apostołowie? Jeżeli idziemy tak daleko, aż w kierunku Tyru i Sydonu, to nie mam żadnej wątpliwości, że Pan Bóg w takim razie ma jakąś wielkie zadanie dla Jezusa tam do wykonania. Jezus idzie tam po to, żeby wykonać zadanie. No i idą za Nim. I w pewnym momencie, kiedy już są tam bardzo blisko, znajduje się jakaś kobieta, która zaczyna krzyczeć za Jezusem. I to do tego Kananejka. Z takimi ludźmi nie rozmawiamy. Apostołowie są podenerwowani. W związku z tym czują, że muszą napomnieć Pana Jezusa. Że muszą Mu zwrócić uwagę, On widocznie się zapomniał. Bo Jezus nie odezwał się do niej ani słowem. Wówczas podeszli Jego uczniowie i poprosili, każ jej odejść, bo nam tu wciąż lamentuje. Zwróćcie uwagę. To bardzo ciekawa rzecz. Apostołowie są niecierpliwi. Nie potrafią znieść tego. Trzeba wyprowadzić taką osobę. Niech jej powie, żeby odeszła. Przecież można było to załatwić troszkę inaczej. Na dobrą sprawę mogli powiedzieć coś takiego. Panie, podejdź do niej, przestanie lamentować, jak coś zrobisz. Ale z takiej się trzeba pozbyć. Wreszcie skończyć z tym. My zrobimy tu porządek. Niecierpliwość najczęściej wywołuje bałagan. Ale to jeszcze nie wszystko. Popatrzcie na niecierpliwych 2 apostołów. Niecierpliwy Jan i niecierpliwy Jakub. Wędrują z Jezusem całym zgromadzeniem, a oni starają się w jakiś sposób dobrze zadziałać. No cóż, byli w końcu synami gromu, więc wiedzą, co robić. A kiedy
pewna wioska samarytańska odmówiła gościny Jezusowi, byli gotowi załatwić tę sprawę. Tyle byli grzeczni i rozważni, że zapytali Jezusa, czy mają to zrobić, czy nie. Ale byli gotowi już to robić natychmiast. Gdy to zobaczyli uczniowie, Jakub i Jan powiedzieli: Panie, jeśli chcesz, to powiemy, aby ogień spadł z nieba i ich spalił. Lecz on zwrócił się do nich i ich skarcił. Znacie historię dobrze. Pan Jezus użył nawet ciekawego słowa, mówiąc: uważajcie, bo... To było bardzo ciekawe słowo. Co się dzieje? Niecierpliwość? My to przecież, gdybyśmy szli przez 3,5 roku z Jezusem, niewątpliwie byśmy wiedzieli, że On ma lepszą drogę. Nigdy byśmy nie zbłądzili, ale ci apostołowie? Zauważyliście, jak to działa? Zauważyliście, że często my powtarzamy dokładnie takie same rzeczy, które oni robią, i to powtarzamy je w naszym życiu codziennym, powtarzamy je w naszym życiu zborowym, wszędzie. Stukamy palcami i mówimy: to się musi zmienić. Już, w tej chwili. A czasami niektóre rzeczy potrzebują czasu. Jeszcze jeden przykład niecierpliwości. Marta. Znamy ją dobrze. I doskonale znamy tę sytuację, o której Łukasz w 10 rozdziale Ewangelii mówi tak bardzo wyraźnie. Jezus przybywa do Betanii. Tam mieszka Marta, Maria i Łazarz. Trójka rodzeństwa. Nie wiemy, kto z nich najstarszy, ale wiemy jedno, że Marta zajmuje się gospodarowaniem w domu. To ona wie, że jeżeli Jezus przybywa, to nie przybywa sam. To ona zdaje sobie sprawę, że z Jezusem przybędzie całe grono apostołów i dom będzie pełen, a to trzeba ich ugościć, trzeba im dać coś do picia, potem do jedzenia, więc krząta się po kuchni i w pełni nerwów przygotowuje wszystko, a nerwy wzrastają jeszcze bardziej, bo Maria, jej siostra, zamiast jej pomagać, siedzi u stóp Jezusa. Nie dziwmy się, że Marta nie wytrzymuje w pewnym momencie. Podchodzi i mówi: Panie, czy Ciebie nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy posługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. To było całkiem grzeczne nawet zwrócenie się do Pana Jezusa. Czy Ciebie to nie obchodzi? Popatrz, jak ja zasuwam tutaj i tyle mam pracy, a ona siedzi. Odpowiedź znacie Pana Jezusa, bo jest niesamowita. Maria lepszą cząstkę wybrała. A Tobie tylko jednej rzeczy potrzeba. Ponad 2 lata temu mieliśmy kongres, który o tym cały czas mówił w swoim haśle. Jednego Ci potrzeba. To jest to jedno. Bo napisałem sobie takie pytanie, czy jest jakieś lekarstwo na to wszystko. Czy mamy jakąś szansę na to, żeby to zmienić? Ależ oczywiście, że tak. Jeśli zauważymy, czego nam potrzeba. Tę jedną, jedyną rzecz. Jeśli zauważymy, na czym ona polega. I powiem wam jednym słowem, bo przecież muszę być pozytywny dzisiaj także. Na cierpliwości. Cierpliwości połączonej z pokorą. Miłości do Jezusa, która zmienia nas w tych, którzy chcą koniecznie coś dla Jego chwały uczynić, którzy nie mogą wytrzymać ani chwili, aby zostawić. To jest lekarstwo. To nie jest przesyłka, która do nas dociera. To jest pójście do stóp Jezusa. A przy Nim niewątpliwie staniemy się cierpliwi. Chciałbym wam dać teraz znowu garstkę przykładów biblijnych, ludzi, którzy skorzystali z oferty Bożej, którzy stali się cierpliwymi. Pamiętacie Jakuba, patriarchę Jakuba? Tego Jakuba, który był kłamcą, a którego Pan Jezus potem zamienił w Izrael. Czyli w człowieka, który jest zwycięzcą. Zwycięzcą nad własnym ja, dzięki jego mocy. Któremu Pan Jezus zmienia całkowicie osobowość. I ten Jakub, który przeżywa niesamowite chwile, ten Jakub, który nawet już będąc zwycięzcą, nie radzi sobie z wieloma kwestiami, a przede wszystkim nawet z takim hołubieniem jednego syna, o czym doskonale wiemy, Józefa, i któremu sprawia tak piękną suknię,
która staje się początkiem wielkiej tragedii. Kiedy Jakub leży już na łożu śmierci i kiedy wzywa wszystkich swoich 12 synów, aby wypowiedzieć im szczególne błogosławieństwo, co jest fenomenalną rzeczą, jeśli przestudujemy z wielką uwagą cały ten rozdział 49 pierwszej Księgi Mojżeszowej, to zauważycie, że Jakub wypowiada w pewnym momencie słowa, które są przepiękne. Panie, oczekuję Twojego wybawienia. Słyszeliście o Jakubie Adwentyście? Pewnie mi powiecie, że wielu mamy Jakubów w naszym kościele. Ale pomyślcie o Jakubie patriarsze, który teraz jest pełnym zwycięzcą, w 100% zwycięzcą. Zwycięzcą, który zupełnie inaczej podchodzi do życia. Który oczekuje wybawienia od Boga. Jakie to piękne. Dawid był także cierpliwy. I to w szczególny sposób. Księga Psalmów daje nam tego dowód. Dawid miał mnóstwo problemów. Przede wszystkim miał dwie grupy wrogów, jak pamiętacie. Pierwszą grupą byli jego bracia, rodacy, Izraelici, którzy pod dowództwem Saula starali się walczyć z Dawidem jak tylko mogą, a potem, kiedy już Saul nie żył, dalej walczyli niektórzy z nim i wyśmiewali go, i krytykowali go. Mieli też za co. I atakowali go, i pozbawiali go tronu. Ale i tak Pan Bóg mógł zagwarantował owe 40 lat na tronie. I to niesamowite. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że Dawid był cierpliwy. W 37 psalmie znalazłem przepiękny werset. Dedykuję go wam także. Zamilknij przed Panem i Jemu zaufaj. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści. To Dawid napisał. Najwyraźniej rozumiał coś. Najwyraźniej nie należał do kolegów satrapów, o których studiowaliśmy dzisiaj z Medo-Persji, którzy tylko czyhali z zazdrości, żeby zniszczyć Daniela. To był człowiek zupełnie innej mentalności. Zamilkli przed Panem. Ja wiem, że tłumacze na język polski Pisma Świętego mają z tym słowem kłopot. Język angielski używa tam to be still cały czas słowa, ale polski język różnie to tłumaczą właśnie to słowo, bo jest tak trudne często do zrozumienia. Ale my możemy uczyć się od Daniela, aby rzeczywiście przed Panem cierpliwie stanąć, ufając, że w Jego rękach jest najbezpieczniejsza dla nas przyszłość. Pamiętajmy o tym, moi drodzy. To bardzo ważne. Tak a propos, jeśli o Dawidzie mówię, to muszę wam dać jeszcze jeden przykład cierpliwego Dawida. Tym razem jest to 40 psalm i tam drugi werset. Tęskniąc, czekałem na Pana, a On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Zwróćcie uwagę na słowo czekałem na Pana. Czasami długo nam przychodzi czekać na odpowiedź Bożą. Czasami zanosimy prośby do Pana przez lata całe i wydaje nam się, czy Pan Bóg już zupełnie ogłuch, nic nie słyszy? To nie na tym polega. To polega na naszym problemie. Tutaj Dawid mówi, tęskniąc, czekałem na Pana, a On skłonił się ku mnie i wysłuchał moje wołanie. To takie piękne. Nigdy nie zapomnę, nie wiem nawet, czy być może nie dzieliłem się z wami kiedyś już z tym przykładem, kiedy w naszym zborze w Szczecinie w Polsce znałem przez wiele lat pewną siostrę. Przemiła, kochana kobieta. Pewnego dnia przedstawiła mi swojego męża. I kiedy go przedstawiła, zacząłem z nim rozmawiać. On powiedział, pastorze, ja jestem też członkiem kościoła teraz. I to wszystko przez nią. Ja mówię, coś podobnego, można być przez nią członkiem kościoła, to dobrze. On mówi, no pewnie, że dobrze. Mówię, przez nią, bo 40 lat modliła się o mnie jako o swojego męża, a ja piłem, ja prowadziłem życie zupełnie inne, a ona się wciąż modliła, no i dzisiaj jestem. Nie piję, nie palę, jestem zupełnie innym człowiekiem. Dość długo, 40 lat. Trzeba być cierpliwym, prawda? Dawid zawsze
oczekiwał Pana z cierpliwością. I to takie piękne było u niego. I zawsze robił to w momencie, kiedy miał największe problemy, kiedy nie wiedział, jak je rozwiązać, kiedy był bezradny, kiedy własny syn go zostawił i to jeszcze w taki straszny sposób, potem zmarł, zginął, kiedy wiele innych rzeczy się działo. Dawid wciąż cierpliwie czekał na Pana i Pan zawsze był obok niego. A teraz mam przykład cierpliwych ludzi, którzy byli zbawieni. Cieszę się, bo ten tekst wybrałem jako ten główny tekst dzisiejszego naszego studium. Pamiętacie? Izajasz, rozdział 25 i tam 9 werset. Mamy tam wizję ludu zbawionych, którzy znajdują się przed Panem. Wszyscy znajdują się już na początku swojej wieczności. Ba, gdzie tam na początku? Ich wieczność zaczęła się znacznie wcześniej. Wieczność zaczyna się dzisiaj. Wieczność w naszym życiu zaczyna się każdego dnia, kiedy poświęcamy się Panu i oddajemy się w Jego ręce, kiedy pozwolimy się prowadzić przez Niego. Wieczność zaczyna się w tym momencie, jeżeli jesteśmy całkowicie zdani na Niego, ufając Mu bezgranicznie, bez względu na to, co się stanie i jak się stanie. To jest ten piękny tekst. Będą mówić w tym dniu: oto jest nasz Bóg. Jemu zaufaliśmy, że nas wybawi. To jest Pan. Jemu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Piękne. Chcielibyście też tak śpiewać i mówić? Cisza. A ja myślałem, że krzykniecie wszyscy: tak jest, chcemy, chcemy. Nie będę powtarzał pytania. Wasza cisza coś mi mówi także. Bądźcie cierpliwi, przemyślcie to, zwróćcie się do Pana, powiedzcie Mu o tym. Będą mówić w tym dniu: oto jest nasz Bóg. Rozpoznajecie Go dzisiaj w swoim życiu? Wiecie o tym, że jest tuż obok zawsze, że nigdy nas nie pozostawił, że towarzyszy nam w życiu w każdej chwili po to, aby nas wzmacniać, aby nas prowadzić, aby nas przekonać, że jest obok. I żebyśmy wreszcie uwierzyli. Bóg jest cierpliwy. On czeka cały czas na nas. Powiedzą: oto nasz Bóg. I to dwukrotnie powiedzą: oto nasz Pan, oto nasz Bóg. Cierpliwi, zbawieni. Jakie to piękne, jeśli będziemy w taki sposób mówić. I w końcu, moi drodzy, popatrzmy na cierpliwego Izajasza. Izajasz w 26 rozdziale mówi także ciekawe słowa. Tylko w ścieżce Twoich sądów, o Panie, pokładamy nadzieję. Twoje imię i pamięć o Tobie są pragnieniem duszy. Panie, bądź łaskawy dla nas. W Tobie pokładamy nadzieję. Bądź naszą siłą każdego poranka, naszym wybawieniem w czasie ucisku. Jaka modlitwa! Jaka niesamowita modlitwa. Cała nasza nadzieja, Panie, jest tylko w Tobie. To też jest coś, co powinniśmy sobie przyswoić. Myślicie, że stać było na to tylko Izajasza? To nie było dzieło Izajasza. To było dzieło obecnego w nim Boga, w jego sercu. A jeśli czytamy uważnie proroctwo Izajasza, to wiemy, że dość dziwne rzeczy Pan Bóg mu kazał robić. Czasami niektóre rzeczy, jak czytam, to się nie mogę nadziwić i myślę sobie: ludzie kochani, to było straszne być prorokiem. Dlatego, że czasami Pan Bóg powoływał nas do takich czynów, do takiego zachowania, tylko po to, żeby ruszyć innych ludzi do cierpliwości, do spokoju, do nadziei, do ufności Jemu. No cóż, dałem tyle przykładów cudownej cierpliwości, ale chyba powinienem zmierzać do najpiękniejszego przykładu, do prośby Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus odchodził z tej ziemi i kiedy zapowiadał to swoje odejście przez długi czas, to był szok dla apostołów. Oni powoli, ciężko im to szło, ale zaczynali się zmieniać.
Coraz bardziej zaczynali rozumieć wiele rzeczy. Po zmartwychwstaniu Jezusa byli gotowi w podskokach o tym opowiadać, cieszyć się, chociaż jeszcze nie między sobą tylko, nie potrafiliby pójść do ludzi. Jeszcze Duch Święty nie zstąpił. Ale sama myśl, że Jezus ich zostawi, była zbyt ciężka. To tak jak ciężko nam pomyśleć, że ktoś, kogo kochamy, kto jest nam bliski, z kim idziemy przez życie, miałby nas zostawić. To jest nie do pomyślenia. Apostołowie czuli się właśnie w taki sposób. W jakimś sensie uradowani i zdradzeni. Ale Jezus powiedział do nich podczas wspólnego posiłku: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Ciekawe słowa. Jezus im mówi: oczekujcie. Inaczej mówiąc, mówi: bądźcie cierpliwi. To wszystko się stanie. Teraz sobie wyobrażamy apostołów, którzy gromadzą się w owej sali na piętrze, spotykają się razem, zamykają, ryglując drzwi uważnie jeszcze i modlą się. I studiują wszystko to, co usłyszeli od Jezusa, co nabiera coraz większego znaczenia dla nich, większej wartości, ale wciąż mija jeden dzień i nic. I mija kolejny dzień i nic. I modlą się dalej i nic. To trzeba było cierpliwości. Jezus obiecał. Nie mamy pojęcia, czy przypadkiem Tomasz nie wpadł na pomysł, bo to on był specjalistą od powątpiewania, czy nie wpadł na pomysł, żeby powiedzieć: słuchajcie, co się dzieje? Dlaczego jeszcze nie ma odpowiedzi? Już powinna być. Co się dzieje? Ojciec obiecał i otrzymacie dar od Ojca. I czekają. I doczekali się. Przenieśmy to, moi drodzy, na nasze życie. Przenieśmy to na naszą codzienność, na naszą niecierpliwość, na nasz pęd w życiu, kiedy potrzebujemy czasami usiąść i pomyśleć, i pomodlić się, i poprosić Pana o to, abyśmy się stali tak jak patriarcha Jakub, wyczekujący wybawienia. Abyśmy się stali tak jak inni, jak mówiliśmy o nich, jak Dawid, jak inni, którzy ufali Panu Bogu i wciąż byli cierpliwi. Abyśmy się stali takimi ludźmi jak apostołowie. Abyśmy się stali takimi ludźmi, którzy skorzystają z oferty Jezusa i przyjmą Jego dar. Ja wierzę, że to wciąż jest możliwe. Kiedyś użyłem określenia w kontekście pewnych niecierpliwych ludzi, że chyba tylko bomba musi spaść jakaś na nich, żeby ruszyli i stali się cierpliwi. Dzisiaj chciałbym wam życzyć takiej bomby w postaci mocy Ducha Świętego, która zmieni nas kompletnie, uczyni ludźmi pogodnymi, nawet jeśli wokół będą powody do tego, aby myśleć inaczej. Uczyni ludźmi chętnymi do służby dla Niego, nawet jeśli jest mnóstwo rzeczy, które nas zniechęcają. Uczyni ludźmi oddanymi dla Niego i chętnymi pójść Jego śladem, nawet jeśli ścieżka wydaje się zbyt trudna. Jesteście gotowi na coś takiego? Nie mielibyście chęci, aby poprosić Pana? Aby powiedzieć Mu: Panie, coś się musi z nami stać. My musimy bez względu na wiek, bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności, bez względu na to, że wydaje nam się, że inni są zniechęceni, że inni nie chcą, czy cokolwiek. My chcemy być przy Tobie i chcemy iść Twoim śladem. Może czas na to, aby tak porozmawiać z Panem, bo cierpliwość, dodam wam jeszcze jedno, według 14 rozdziału ostatniej Księgi Słowa Bożego, jest cechą świętych ostatnich dni. Jak zdefiniowalibyśmy taką cierpliwość? Dla mnie ta cierpliwość oznacza spokój albo pokój w sercu, który wypływa pewnie z tego, co w liście do Rzymian mamy napisane w 5 rozdziale, że będąc usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Dla mnie ta cierpliwość nie jest niczym innym, jak
patrzeniem z nadzieją w przyszłość, z pewnością, że będzie dobrze. Ale działaniem w tym kierunku, nie siedzeniem w fotelu i nie czynieniem niczego. Dla mnie ta cierpliwość jest gotowością na wszystko, cokolwiek by się działo, jeśli jestem w rękach Bożych. Cóż mi może zagrażać? Cierpliwość. Całym sercem chciałbym wam życzyć, abyśmy wszyscy tego doświadczali więcej i więcej dla Jego chwały. I abyśmy zauważyli, że wciąż obok siebie mamy innych ludzi, którzy tylko czekają na to, aby razem z nami doświadczać obecności Pana. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.